testowaniem nowych samochodów jest pewien problem. Otóż bardzo wiele z nich, oprócz karoserii, czyli wyglądu, nie różni się od siebie w zasadzie niczym. Dotyczy to szczególnie tych modeli, które są częścią jakiegoś większego koncernu. Tak jak na przykład Citroen, który w grupie Stellantis ma takie marki jak Peugeot, Opel, Fiat, Alfa Romeo, Abarth i jeszcze 7 innych, o których zapomniałem. Pytanie, czy C5 Aircross ma w sobie coś, co odróżnia go od braci i sióstr? I ważniejsze pytanie, czy ten samochód ma w sobie coś, co sprawia, że w ogóle warto się nim zainteresować? Zapraszam na test. Cześć wszystkim, witajcie w kolejnym materiale na kanale. Dzisiaj za kierownicy Citroena C5 Aircross. I tak jak zacząłem, jest to samochód, który mogliście już widzieć, czy to u mnie, czy na innych kanałach, chociaż mógł nazywać się jakoś inaczej. Przykładowo, mógł nazywać się Peugeot 3008 albo Opel Grandland, bo tak to dzisiaj już jest, że wiele samochodów tak naprawdę dzieli ze sobą w zasadzie najważniejsze rzeczy. I siedząc za kierownicą po raz kolejny i po raz kolejny, coraz trudniej te samochody od siebie odróżnić. Ale nie bójcie się, ja nie będę dzisiaj cały odcinek gadał o tym samym. Nie będę też porównywał tych samochodów cały czas jeden do jednego i szukał jakiejś istotnej różnicy, bo ja taką różnicę znalazłem, na szczęście. Jeszcze coś takiego mi się udało, więc po prostu przejdźmy sobie do C5. Zaznaczę, to jest C5 Aircross, ale ja będę mówił C5, bo tak mi po prostu łatwiej. I jak będę mówił C5, to nie mam oczywiście na myśli starej C5 czy nowego C5X-a. Mówimy dziś o C5 Aircross i ja będę go nazywał pewnie C5. No i za chwilę przechodzimy do konkretów. Powiem Wam tylko jeszcze kilka słów na temat partnera dzisiejszego odcinka, czyli firmy Car Vertical. Powiedzmy, że właśnie szukasz używanego samochodu i wypatrzyłeś sobie nie C5 Aircrossa, ale C3. Jeśli pobrałeś raport Car Verticala, zanim pojechałeś na drugi koniec Polski, aby ją zobaczyć, to dowiedziałeś się, że... Co prawda nie była kradziona i zgadza się stan licznika kilometrów. Możemy sobie nawet w niego kliknąć. Także jak widzimy, jest z nim wszystko ok, bo po prostu nie spada. No ale klikamy sobie zdjęcia z uszkodzeń, no i zobaczcie. Pytanie, kto z Was chciałby kupić samochód, który jeszcze jakiś czas temu wyglądał w ten sposób? No ja na pewno nie. Dramat. I to jest właśnie to, co cenią w raportach Car Vertical, że nie są to tylko suche dane, ale właśnie na przykład zdjęcia. Zobaczcie, możemy też kliknąć uszkodzenie i... szacowany koszt naprawy nawet 80 tysięcy złotych. Także właśnie dlatego uważam, że pobranie raportu przed zakupem używanego samochodu to tak naprawdę konieczność. Pamiętajcie też, że klikając w link, który macie w opisie do tego filmu, zrobicie to 10% taniej, także działajcie, uważajcie na to, co kupujecie, a my wracamy do Citroena. Dobra, bierzemy się za Citroena i standardowo zajrzyjmy pod maskę, bo tam pewna ciekawostka, a na pewno coś coraz rzadziej spotykanego. Otwieramy maskę. I ku mojej radości znajdujemy tam silnik diesla. Również ku mojej radości, w przeciwieństwie do najpopularniejszego silnika 1.2 w tej grupie, prezentowany diesel ma 4 cylindry. Jego pojemność to 1,5 litra. Silnik ten dysponuje mocą na poziomie równych 131 koni mechanicznych. Jego maksymalny moment obrotowy to całkiem pokaźne 300 Nm. Do tego sobie jeszcze wrócimy. Jednostka ta rozpędzi C5 do 189 km na godzinę, a pierwsza setka na liczniku pojawi się po upływie 10,6 sekundy. No i dobra, to są takie podstawowe, najważniejsze dane, ale że C5 Aircross z założenia ma być samochodem rodzinnym, no to zaglądamy do bagażnika. A ten na papierze dysponuje pojemnością 580 litrów. I czemu powiedziałem, że na papierze? Bo na pierwszy rzut oka ja nie miałem takiego wrażenia, że tutaj mamy prawie 600 litrów pojemności. Ale wystarczy unieść podłogę i wtedy jestem już w stanie uwierzyć w tę podaną pojemność. Ja co prawda nie mam tutaj koła dojazdowego, więc z tej przestrzeni mógłbym sobie w pełni korzystać. No ale tak jak mówię, szczególnie jeśli tego koła też nie będziecie mieć, to bagażnik na poziomie prawie 600 litrów robi już dla rodziny robotę. No i zostaje nam jeszcze przestronność we wnętrzu, a szczególnie na kanapie. No i zobaczcie, przypomnę, że mam 182 cm wzrostu, mieszczę się tutaj bez żadnego problemu i mówię zarówno o miejscu na nogi, gdzie nie uderzam w fotel kierowcy, jak i nad głową. Chociaż tutaj muszę zaznaczyć i chyba też w tym miejscu zatrzymam się trochę na fotelach.
Albo może jeszcze jedna rzecz, bo przejdźmy sobie do tego, co w C5 jest najważniejsze teoretycznie i jak to przekłada się na praktykę. No to tak, nie odkryję Ameryki, jeśli powiem, że Citroena C5, czy może po prostu Citroena, ale na pewno Citroena C5 Aircross kupuje się po to, żeby mieć komfort. W szczególności komfort, który powinny zaoferować dwie rzeczy. Pierwsza to zawieszenie, zaraz do tego przejdziemy, a druga to właśnie fotele. I to jest pewne zaskoczenie dla mnie. Znaczy, nie wiem, czy to jest zaskoczenie. Może bardziej taka pewna dziwna rzecz. Ja zawsze kojarzyłem C5 z bardzo wygodnymi fotelami. I te fotele teoretycznie też są wygodne, ale jednocześnie są mocno specyficzne. I to jest o tyle dziwne, że zobaczcie. Kanapa to tak naprawdę trzy niezależnie regulowane miejsca. Coś, co nie zdarza się zawsze w samochodach, a nawet nie zdarza się bardzo często, ale możecie sobie regulować kąt oparcia, co samo w sobie jest rzeczą kapitalną. I ja mimo tak wielu ustawień przez dosyć długi czas, znaczy ja tam długo nie jeździłem, ale wiele razy się przemierzałem, bo coś mi nie pasowało. I zauważyłem, że po pierwsze muszę siąść, jak siedzę po lewo czy po prawo, przesuwając się troszkę do środka, żeby właśnie nie uderzyć głową tutaj w bok dachu. Nad samą głową jest ok, ale muszę uważać na ten bok. Tak samo, nie wiem czemu, ale siadałem cały czas na miejsce, gdzie zapinamy pasy. A po trzecie, ja nie mogłem znaleźć pozycji. I to było takiej odpowiadającej mi, żeby miał taką 100% wygody. Takie 100% wygody. Nie wiem czemu. I co jeszcze dziwniejsze, dość podobnie było tutaj. Jak wsiadłem, zacząłem jechać ok, ale każda taka jazda dłuższa, ja zauważałem, że ja się kręcę. I nie wiedziałem, o co chodzi. Czemu ja się tak kręcę, sam to zauważałem. I byłoby to pół biedy, gdyby to wszystko dotyczyło tylko mnie. Powiedziałbym to, co zawsze. Przymieście się do tego samochodu, pewnie mi nie pasuje. Tylko tym samochodem jeździły trzy osoby i trzy osoby powiedziały to samo. I z przodu, i z tyłu. Że coś dziwnego jest z tymi fotelami. Nie umiem Wam określić, co. Bo fotele to jest bardzo indywidualna rzecz. Jeszcze druga ważna rzecz. Ja po tym tygodniu jazdy, bo tyle już tym samochodem jeżdżę, znalazłem te ustawienia, jest mi dzisiaj ok, ale te fotele są naprawdę specyficzne. Nie wiem czemu, ale jak już znajdziecie pozycję, inaczej, jak znalazłem pozycję, to jest mi w nich bardzo ok, ale długo nie mogłem się przypasować. Zaznaczam to, bo nie wiem czemu tak się stało. Chciałbym, żebyście zwrócili na to uwagę. Jeśli planujecie zakup takiego samochodu, jeździlibyście gdzieś w trasy, no i wiadomo, chcecie C5, no to chcecie komfortu. A więc to była ta pierwsza rzecz, a druga to zawieszenie. No i teraz znowu, wiecie na pewno, że nie mamy tutaj już żadnego hydropneumatycznego zawieszenia, jak to bywało w tych dawnych, kochanych przez wielu Citroenach. Także jeśli ktoś tym samochodem nie jeździł i zastanawia się, czy jest sens wybrać się dzisiaj do salonu Citroena, bo być może zaoferuje mi on to, nie wiem, na przykład miałeś kiedyś Citroena z takim zawieszeniem, jak to jest dzisiaj. Jest inaczej. Nie będę mówił, że to jest lepiej czy gorzej, bo ja nie jestem z kościoła tych dawnych Citroenów. Jeździłem tymi zawieszeniami, ale to było pewnie w moim dzieciństwie albo później, że już ciężko mi to tak odnieść jeden do jednego. Pamiętam oczywiście mega komfort, ale starając się odpowiedzieć na to pytanie, czy to jest tak samo komfortowy samochód jak kiedyś? Pewnie nie, ale czy to jest dużo bardziej komfortowy samochód niż jego główni rywale? No to pewnie tak. No i gdyby to był na przykład test do jakiejś gazety, gdzie po prostu opisujemy jakąś charakterystykę, przykładowo zawieszenia, to w tym momencie skończyłbym o tym mówić. Ale że jest to mój kanał, no to dodam. I dla tych, którzy moje testy oglądają, nie będzie to żadna niespodzianka. Ale ja nie dość, że nie przepadam za SUV-ami, to zdecydowanie wolę zawieszenia, które mają dużo bardziej sztywną charakterystykę. Tak więc jak ja się tutaj czuję, jadąc miękkim SUV-em? No i tu pewne zaskoczenie. Nie wiem, czy to już PESEL, znaczy na pewno to jest PESEL, ale prawdopodobnie też już na tyle poprzestawiało mi się w głowie, jeżdżąc tymi wszystkimi samochodami, że mnie to wszystko tutaj jako całość bardzo pasuje. Jest jeszcze jedna gwiazdka, o niej za chwilę. Ale jako fan sztywnych zawieszeń lubię jeździć tym samochodem właśnie po to, żeby na tych naszych dziurawych drogach, kolejnach i tym wszystkim, co znajdziemy pod kołami, poczuć ten błogi spokój. Przeszkadza mi tutaj jedna rzecz. Ten samochód zdecydowanie za bardzo, i to nawet chyba nie dla fana sztywnych zawieszeń, po prostu zdecydowanie za bardzo się buja i wiele razy nurkuje nie tylko przy jakimś mocnym hamowaniu. On potrafi naprawdę zachowywać się czasem dziwnie. Na pewno trzeba się do tego przyzwyczaić, chociaż to nie będzie trudne z jednego względu i to jest druga czy trzecia najważniejsza rzecz w tym teście i w tym samochodzie. Silnik. Bo powiedziałem co prawda, że on ma 4 cylindry, więc super. Ma 300 N, więc już nawet bardzo super. Tylko że to nie jest jakieś małe jeździdełko klasy B. I główne pytanie, jakie ja sobie zadawałem,
to czy te 130 koni i te 10,6 do setki, co jak też już wiele razy się okazało, 10,6 na papierze może brzmieć bardzo źle, a w rzeczywistości czasami jest nawet ok. Tak więc jak jest tutaj i czy ten silnik wystarcza do tego samochodu, szczególnie, że paleta czy gama silników w tym samochodzie zbyt duża nie jest. Wystarcza? Nie do końca. Bo tak, jak jeździsz sobie po mieście, czy nawet w trasie, jedziesz spokojnie, to jest ok. Ale mnie niestety, i to nawet nie, że często czy czasem, za każdym razem, podczas każdego startu, mocy brakowało. Czy brakuje. Chociaż w sumie źle powiedziałem. Nie tylko podczas startu, podczas każdego przyspieszania w jego początkowej fazie. Bo jak już troszkę wkręcimy się na obroty, co jest trochę dziwne, bo te 300 N, jak to w dieslu, mamy nisko, chyba 1750 obrotów, mamy maksymalny moment. Ale tutaj te starty i to przyspieszanie, jedziecie 80-90, chcecie coś wyprzedzić, czuć brak mocy. Przynajmniej ja ten brak mocy czuję we wszystkich innych sytuacjach, czyli jak już się trochę na te obroty wkręcimy, jak już wystartujemy, to jest ok, bo to wszystko do siebie pasuje, oprócz tej pierwszej fazy. I zdecydowanie powiem, nie patrzcie na te 300 N, nie patrzcie, że diesel to na pewno sobie poradzi. Zdecydowanie ten silnik sprawdźcie, bo nie jest do końca tak różowo, jak mogłoby się wydawać. Niestety. Chociaż ma to oczywiście swoje przełożenie na spalanie, bo to w tym samochodzie, szczególnie biorąc pod uwagę, jaki to jest samochód, czyli kiosk, jest rewelacyjne. Ja tym samochodem w Warszawie spalam z 6 litrów, na wolnej trasie poniżej 5, autostrada to jakieś 7, jak na tak duży samochód, w sumie niską moc. Ale wszystko jedno, jazda po mieście na spalaniu rzędu 6-6,5 jest moim zdaniem super. Ten silnik ma jeszcze taką jedną dziwną rzecz, a może nie ten silnik, tylko bardziej 1-2, ale wsiadając w ten samochód, jak już się rozgrzeje, bo oczywiście jak startuje, to słychać, że to jest diesel, ale jak jest cieplejszy, to charakterystyka 1-2 benzyny, pracy tej jednostki jest taka, że można się zastanawiać, czy to jest diesel, czy tamto to jest diesel, czy to oba są diesle, a może to jest benzyna. To są nieduże silniczki i ten dźwięk jest dość charakterystyczny. Nie powiem, że jakiś mega przyjemny, ale ogólnie piję do tego, że dźwięk silnika diesla w tym samochodzie przeszkadzać raczej nikomu nie powinien. Nawet jeśli będziecie jechali po drodze ekspresowej czy autostradzie, bo wyciszenie w tym samochodzie jest naprawdę ok. Natomiast są dwie rzeczy, które w tym samochodzie mnie naprawdę wkurzają i to już nie po raz pierwszy. Raz to oczywiście obsługa klimatyzacji, czyli to wszystko dotykowe. Jeżdżę już tymi samochodami z tym wszystkim dotykowym nie wiem ile czasu. Nie mogę się do tego przyzwyczaić, ja tego chyba naprawdę nigdy nie polubię. To jest jedno wielkie dziadostwo, chciałbym, żeby to zniknęło. I po prostu, no nie przekonam się do tego. Jakbym jeździł na co dzień, to pewnie bym się przyzwyczaił, ale nie polubił. Tu się ani nie przyzwyczaiłem, ani nie polubiłem. No i druga rzecz, nie powiem czego ja dostaję, bo nie chcę już za bardzo przeklinać, ale to jest kolejny nowy samochód z grupy Stellantis, którym tak jak stoję teraz, mam automat, mam 8 biegów i nie mam autohold. Nie ogarniam. Taka prosta rzecz. Wszyscy to mają. No może nie wszyscy, no bo Stellantis nie ma. Znaczy ma, ale nie wszędzie, no tu nie ma. Natomiast same materiały są całkiem ok, o designie to chyba mówić za dużo nie muszą, bo to jest kwestia raczej indywidualna. Mnie się to w miarę podoba. Najważniejsze, nic tutaj nie skrzypi, nic nie trzeszczy, to oczywiście jest nowy samochód, ale to bywa różnie. A, jeszcze jedna rzecz, która mi się tutaj nie podoba w ogóle. Zegary, znaczy to nie są zegary, wyświetlacze, bo tu zegarów nie ma, te cyferki. Jakbym miał wskazać tutaj coś, co nie podoba mi się najbardziej, to ja bym wskazał zegary. Zdecydowanie. One pewnie są czytelne w takim ustawieniu, jak teraz jadę. Można sobie to tak dopasować, że jest do przeżycia, ale mówię o tym, czy mi się to podoba. No to nie podoba mi się kompletnie. Ale dla równowagi przeskoczmy na drugi biegun, bo bardzo podobają mi się natomiast zmiany wizualne tego samochodu. Szczególnie przednie światła. Wyglądają moim zdaniem zdecydowanie lepiej niż w poprzedniku. Ten samochód miał lifting w ubiegłym roku, w 2022 i między innymi zmieniono właśnie to, czyli światła i to był naprawdę dobry ruch. Ja mogę teraz powiedzieć zdecydowanie, że całkiem przyjemnie patrzy mi się na to auto. A wcześniej było tak sobie. No ale jasne, że jest to kwestia indywidualna. Nie wiem, jakie tu jest nagłośnienie, bo nigdzie nie jest napisane, co to za firma, ale gra całkiem ok. Oczywiście jak na ten segment mówią o marce, mówią o budżecie, ale gra całkiem dobrze. Android Auto, Apple CarPlay.
Chyba nie muszę nic więcej mówić. Chociaż może jeszcze dodam jedną rzecz, bo zapomniałem o tym przy fotelach, ale zwracajcie też często uwagę, jak kupujecie samochody na trasę, czy jak siądziecie, to podłokietnik i tutaj oparcie na drzwiach są mniej więcej na tej samej wysokości, a najlepiej jakby były dokładnie na tej samej. Czemu? Bo po prostu opieramy tutaj ręce. Jak jedziemy 5 godzin, no to ma to już znaczenie. I tutaj jest naprawdę dobrze. Ja mam wrażenie, że te ręce trzymam na równym poziomie, nie jadę tak, a tak się czasami zdarza w niektórych autach, więc trzeba za to pochwalić. Jeśli spojrzycie w to miejsce, to oprócz braku Auto Hold zauważycie, że mamy tryby jazdy. Rozwijać tego tematu chyba nie muszę. A jeśli ktoś by chciał, to w trybie Eco ten samochód, jak w trybie normal już za bardzo nie jechał, to tutaj już praktycznie w ogóle nie jedzie. W trybie normalne jeździ normalnie, w trybie sport nie jeździ jak sportowy samochód. I mamy tutaj też tryb piasek, błoto i śnieg. Nie byłem na piasku, błocie i śniegu, więc się nie wypowiem, ale podejrzewam, że będą działać mniej więcej tak jak tryb sport, czyli nie za bardzo. Bo może właśnie, warto rozwinąć, że nie mamy i nie możemy mieć tutaj napędu na cztery koła, bo wtedy miałoby to jakiś sens. No ale dobra, jeśli już powiedziałem słowo sens, to czy sens ma zakup tego samochodu? Podpowie zadanie jednego pytania, czyli ile takie cacko kosztuje? Aktualny cennik Citroena C5 Aircross rozpoczyna kwota 139 450 zł za takie auto z jednostką 1.2 PureTech o mocy 131 koni mechanicznych i manualną skrzynią biegów. Miękka hybryda o mocy 136 koni z sześciobiegowym automatem DCT to już minimum 155 950 zł, a przykładowo taki model w najwyższej wersji Shine to już 172 900 zł. Chętni na C5 Aircross z prezentowanym silnikiem diesla, który występuje tylko z ośmiobiegową skrzynią automatyczną, muszą przygotować się na wydatek minimum 166 250 zł lub wyższa wersja Shine za minimum 174 500 zł. Należy też wspomnieć o jednostkach plug-in o mocy 180 lub 225 koni mechanicznych i tutaj ich kwoty startują z poziomu 195 350 zł za słabszą wersję, a mocniejsza to wydatek minimum 203 650 zł. No i widzicie, jak to dzisiaj jest. Mamy całkiem fajny samochód, tylko jak chcemy całkiem fajny silnik, to podchodzimy w samochodach typu Citroen i wiele innych marek cenowo pod klasę premium. Jak z kolei chcemy ten samochód tańszy, no to musimy kupić dużo słabszy silnik. I moje podsumowanie jest takie. Jeśli zastanawiacie się nad Citroenem C5 Aircross, to prawdopodobnie szukacie komfortu, nie zależy Wam w ogóle na niczym, co jest związane ze słowem sport. Jednocześnie nie jest potrzebna Wam jakaś bardzo duża dynamika i twarde zawieszenie, dzięki któremu samochód prowadzi się świetnie, bo bardziej zależy Wam na tym, żeby nie przejechać zakrętu jak najszybciej, tylko jak najbardziej wygodnie. Zakrętu czy jakieś nierówności. I żeby na tych nierównościach raczej nie obudzić swojego dziecka czy żony, a nie żeby przejechać je 0,2 sekundy szybciej. Tak więc jeśli jesteś taką osobą, to to jest samochód, którym zdecydowanie powinieneś się zainteresować. A przynajmniej mógłbyś się zainteresować, bo szukając samochodu dobrze wyposażonego, z bardzo oszczędną jednostką diesla, to w porównaniu do wielu rywali i do tego, jak dziś kształtują się ceny samochodów, to jest całkiem atrakcyjna propozycja. Mówimy o jakości, mówimy o wyposażeniu, mówimy o przestrzeni, jaką to auto oferuje. Ja ze wspomnianych trojaczków prawdopodobnie wziąłbym Peugeota, bo po prostu mi się najbardziej podoba i kojarzy mi się po prostu z najładniejszym wyglądem, z designem. Opel mi się z niczym nie kojarzy, a Citroen będzie kojarzył mi się z komfortem. Także w sumie fajnie, że mimo tego, że te samochody mają bardzo wiele rzeczy wspólnych, a wręcz identycznych, to jeszcze możemy je chociaż troszkę od siebie odróżnić. Dajcie znać, co Wy sądzicie o C5, czekam na Wasze opinie. Ja odpisuję na komentarze, także pogadajmy sobie w tamtym miejscu. No i w sumie mam do Was pytanie, czyli co z tej trójki? Peugeot 3008, Opel Grandland, Citroen C5? Wybralibyście dla siebie. I dlaczego? No i jeszcze tylko słowo, jak macie pół sekundy, to oceńcie ten materiał, jak się podobało, to łapa do góry, jak nie, to do dołu. To pomaga w pozycjonowaniu filmów na YouTubie, to mi się na pewno przyda. A jeśli jeszcze kanału nie subskrybujecie, to zróbcie to teraz, bo co? Do widzimy się za tydzień. Dzięki, trzymajcie się. Cześć.